Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was do filmika, w którym będziemy znowu modzić. Będziemy dokładać oświetlenie przestrzeni nóg w postaci V6. Pokażę Wam, jak to zrobić, co trzeba mieć. Napomnę od razu, że zestaw do samodzielnego montażu można kupić na AliExpress czy na AliExpress za niedrogie pieniądze, coś tam do 100 zł. Albo można wiązki wykonać samemu. Tutaj już jak w zależności od tego, jak sobie radzicie z elektryką. Dzisiaj Wam pokażę, jak to zrobić, jak zakodować. Także dajcie znać, czy Wam się przydało, czy będziecie robić w swoich pojazdach takie modyfikacje. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji, jak zawsze. Wszystkich zapraszam do skomentowania. Zabieramy się za robotę. Lecimy z instalacją naszego oświetlenia nóg. Passacie B6, zakupiony zestaw z lampkami LED-owymi z AliExpress i będziemy to montować. Dobra, na początek to trzeba trochę porozkręcać, bo do tylnego fotela musimy doprowadzić wiązkę. Z tyłu jest gniazdo na żarówkę. Więc dlatego musimy rozebrać tunel tutaj, żeby pod wykłodzimenną to puścić. Plus musimy rozebrać tutaj dolną część słupka A. Chyba nie pamiętam. Słupka, żeby puścić instalację ładnie tutaj pod spodem, tak jak fabryczna. Tutaj musimy przejść pod spodem, żeby wyjść tutaj w tym miejscu, gdzie wychodzi instalacja. Dzisiaj będzie kręcone z ręki, więc będzie trochę niestabilny obraz. Dobra, rozbieramy tą naszą część, a również z obu stron tu musimy zdjąć te osłony, bo musimy za konsolą środkową z tyłu przeprowadzić wiązkę na drugą stronę. No a tam tak samo. Schowek rozbieramy, słupek B, dół i próg zdejmujemy, żeby wejść pod wykładzinę. Tak to wygląda, lecimy z tematem. Dobra, zdejmujemy tą osłonę z dołu, Torx 20. Mamy tutaj trzy śrubki, odkręcamy je. Trzy śrubki, to jest z pośrodku zatrzask, no, tylko otwieramy. I tutaj mamy nasze gniazdo OBD, żeby go wypiąć. To są tu jeden zatrzask i dwa z drugiej strony, od spodu. Ale jak wyjmę, to Wam pokażę. Zatrzaski trzeba wcisnąć i nie wychodzi. Też nasza ten. Tutaj wcześniej już włożyłem lampkę, żeby przymierzyć miejsce. Na szczęście w Passacie mamy miejsca dedykowane na podświetlenie. One są tylko zaklejone jakby taką wstawką, którą trzeba wyciąć. Ale Wam pokażę to na schowku. Tak to wygląda fabrycznie. Miejsce, lampka się trzyma pewnie, nie trzeba rzeźbić, wycinać. Dobra, to odkładamy. Teraz tak, tutaj mamy całą instalację.
O, leciała, rączkę zdejmujemy. By włożyć, to spinkę dajemy od razu z powrotem. O, i później po prostu nakładamy i jest gotowe. To jest spinka, trzeba ją wyciągnąć. Przyda się trochę większy śrubokręt. Chyba się zmieścisz, czy nie? O. Takie coś. I teraz jeszcze trzeba wyjąć naszą podstawę. O. Takie coś. No i teraz już mamy tu luźno. Wypinamy próg do góry. I teraz możemy wypiąć tu do góry, dół. Dobra. I tak to wygląda. To będzie nasz punkt masowy. Tutaj damy masę naszego od naszego od podświetlenia. No i trzeba będzie jeszcze wyciągnąć wtyczkę B. Tutaj jest starszy ten bornec, czy jak to się nazywa. Tutaj są wtyczki po prostu takie jak w starych, czyli takie czarne. Nas interesuje wtyczka B, która to jest. Musimy poszukać, bo tutaj jest wszędzie podpisane. Mi się wydaje, że to będzie tutaj ta czarna z tej strony. No ale to trzeba zanurkować i popatrzeć, znaleźć wtyczkę B. Tamtą stronę mamy rozebraną. Zabieramy się za tą stronę. Trzeba zdemontować schowek, bo to właśnie w nim jest miejsce na nasze światełko. No i tutaj tu u góry torksy 20, a tu na dole. U góry chyba raz, dwa, trzy, cztery. I na dole raz, dwa, trzy, też cztery. Także kręcimy. Ok, schowek mamy zdjęty. Dość ciasno on tu wychodzi. I tutaj jest nasze miejsce na lampkę. I tak jak widzicie, jest zaślepione. Wystarczy go tak wyciąć i tutaj ładnie wejdzie nam lampka. Także została mi jeszcze ta strona i będziemy przyciągać instalację. Wiązkę przyciągnąłem. Zaplanujemy tak, żeby ją podczepić później, tak żeby było ładnie. Ja sobie ją zwinę z tą i tutaj puszczę, tak żeby ona się nigdzie nie majtała i nigdzie byśmy ją nie przetrzasnęli. Teraz do tego otworu, tego sobie wycinamy. Teraz mamy tu fajne miejsce, żeby włożyć naszą lampkę. Jest wklikła, trzyma się. Także tutaj możemy podpiąć instalację. No i schowek w zasadzie można dać z powrotem. Nie zapomnijcie podpiąć rurę do chłodzenia z klimatyzacją. I z schowkiem tutaj mamy temat zakończony. Będziemy dalej, jak on stanie na miejsce, jak wiązkę ułożymy, to dalej pociągniemy tutaj do tyłu. Mamy przyciągnięte tu tędy pod wykładzinę i tutaj pod fotelem mam nam wyjść. Dalej przy tej wiązce będziemy ciągnęli go do tyłu. Teraz musimy ładnie ułożyć nasze przewody, żeby nam tu nigdzie nie przeszkadzały i będziemy dalej walczyć. Można sobie pić trytrytką tutaj przy
przy wodach, w wiązce i tyle. No i tą część możemy tutaj składać. Jesteśmy tutaj z tyłu już. I tak, miejsce mocowania lampki mamy tutaj, w tym miejscu. Musimy naszą instalację przeprowadzić tutaj pod spodem. In the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind. Zapiąć lampkę i osadzić już na swoim miejscu, a dalej instalację musimy ułożyć tak, żeby nam umożliwiało późniejsze ewentualnie wymianę żarówki, bo jeśli będziemy chcieli wymienić na jakąś inną lampkę, żeby można było ją wyjąć bez problemu i zamienić przez nowo. Spróbujemy na drugą stronę, jak nam pójdzie, czy nam pójdzie. A jest, tak będzie lepiej. Coś nie wchodzi. Dobra. Nacisnąć naszą blokadę i wejdzie nam do końca. Także... A! Jest na swoim miejscu. I teraz staje nam tylko przypiąć tak, żeby instalacja nam się nie majtała, nie wpadła gdzieś pod prowadnicę. I tyle. Teraz to samo z drugiej strony i będziemy podłączyć już. No i dobra, podłączamy. To są nasze przewody zasilania. Czerwone. Musimy wsadzić tę wtyczkę numer... wtyczkę B na pin 7. No a masę musimy dodać tutaj, wkręcić dyszka i tam. Dobra, teraz co do wtyczki, to jest ta wtyczka B. Jak się nachylicie, to będzie widać, ona jest tam, jest podpisana, a piny są podpisane tutaj u góry. I tutaj mamy 1, 6, 7, 12. Pin numer 7 to jest ten w rogu, tutaj. Musimy kostkę rozpiąć, tą fioletową pinkę trzeba cofnąć, tak jest potrzebny nam śrubokręt. Tak mamy rozpięte. Dobra. Musimy tutaj wsadzić nasz pin. Popatrzymy jak to ma wyglądać i wsadzamy do kliknięcia. How you operate a cadence, a flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, kliknął, zamykamy i mamy już naszą instalację tu podpiętą. Możemy go wpiąć z powrotem. Jeszcze jedna sprawa. To na tym burnecu są zapadki, które trzymają całe te wszystkie kostki. To jest ta czerwona. Żeby odblokować, to trzeba ją przesunąć
tą z tej strony nacisnąć, w tą stronę drzwi, żeby odblokować, żeby zablokować to z powrotem. No i teraz wpinamy wtyczuszkę z powrotem. Dobra, sprawdzę zasilanie, mamy wykończoną. Jeszcze mamy do podpięcia masę. Układamy wszystko ładnie. Spinamy, żeby przewody nam się nigdzie nie walały. Składamy i będziemy programować. Teraz aktywujemy to wszystko, tą zabawę naszą. Centralna elektronika. Kodowanie. Pomocnik kodowania. Tutaj w pasecie B6 jest to bajcie zerowym bit, który to jest przestrzeń na nogi. I bit drugi musimy zaznaczyć. I to powinno nam włączyć. Wykonaj. No i powinny nam się zaświecić. Oświetlenie działa. Natomiast nie do końca jestem zadowolony z tego montażu, ponieważ oświetlenie nóg działa tylko w momencie, kiedy działa oświetlenie wnętrza. Czyli przy otwarciu drzwi, do momentu włożenia kluczyka i tak dalej. Nie działa w trakcie jazdy. Przeszukałem całą elektrykę, centralną elektronikę w VCDS-ie, no ale niestety nie znalazłem tej opcji, przy której w wyższych modelach jest właśnie to włączane. Więc będę musiał doczytać i zobaczę. Jakby coś, jak znajdę do momentu publikacji filmu, to w opisie zamieszczę, co trzeba jeszcze dodatkowo włączyć. Jeśli któryś z Was wie, jak to można zrobić, też poproszę o komentarz, podpowiedź, będę wdzięczny. No cóż, no w tym momencie generalnie modyfikacja jest zakończona, światełko, podświetlenie przestrzeni nóg nam działa, można se robić bardzo fajnie, teraz jak wsiadamy, widać, czy przypadkiem ktoś nam nie zostawił coś na dywaniku, co można wejść, kolokwialnie mówiąc. Także piękna sprawa. Widzimy się w następnych filmach.